występują. Na przekór przeznaczeniu. Bueno, ¿qué veo, qué? I co? A ver, esto quiere decir... Jakiś mężczyzna bardzo chce zdobyć kobietę. Serio? Serio? Señor, tak. No, pero esas cartas son... Te karty są do kitu. No, si señores, de verdad. Tylko tyle widzę. Karty nic więcej nie mówią. Ale ja coś ci powiem. Gertrudis bardzo cię lubi. Widzisz? Umiesz mnie pocieszyć. Ale kocha innego. Musisz być taka bezpośrednia? Wolisz, żebym kłamała? Pani Josefito, jaka pani, jeśli już to panna? Przepraszam. Masz takie doświadczenie. Spójrz mi w oczy i powiedz prawdę. Myślisz, że mam szansę? Może, nie wiem. Gertrudis kocha Felicito. On ją też. Ale stracili do siebie zaufanie. To mam szansę, czy nie? Masz w jednej ręce asa, a w drugiej jokera. I co dalej? Nie wiem. Musisz coś wymyślić. Pamiętaj, as i joker. Dzień dobry. Byłam w kościele. Dobrze, że ktoś się za nas modli. Wracam do pracy. Cześć. Jeśli chcesz odejść... Nie. Chcę ci tylko coś powiedzieć. Po pierwsze, nie zamierzam odchodzić z restauracji. Po drugie, nie zrezygnuję z walki o ciebie. Mała śpi? Tak. Kawa już ostygła. Nie szkodzi. Umiesz już ją usypiać? Tak, robię tak jak jej ojciec. Śpiewam i zasypia. Jak poszło? Widziałam tę Gertrudis, byłam w jej restauracji. I co? Jedzenie jest dobre, ludziom smakuje. A Gertrudis nie jest brzydka. Dba o siebie, uśmiecha się. Nie wygląda staro i jest sympatyczna. Królowa piękności? Bez przesady. Ale wygląda dobrze. Widziałam coś dziwnego. Jeden z pracowników chyba ją podrywa. Mają romans? Nie wiem. Ona była poważna, ale uprzejma. Po rozwodzie jest bardziej niebezpieczna. Dlaczego? Wczoraj był u mnie Felicito. Rozmawialiśmy, patrzyliśmy sobie w oczy, tak jak kiedyś. De antes, que yo sabía que nada más era conmigo.
Kochaliście się? Nie, niestety. Ale było miło. Czułam, że jest między nami chemia. I nagle on przypomniał sobie o Gertrudis. Było tak przyjemnie, a on musiał o niej pomyśleć. Nadal o niej myśli. Zrobiła się niezależna, rozkręciła firmę, nie potrzebuje już męża. Przestała być męczennicą, która poświęca się dla innych. Tak, bo teraz ja nią jestem. Wcześniej Felicito mnie pragnął, bo nie mógł mnie mieć. A teraz, kiedy siedzę zamknięta w czterech ścianach, zaczął tęsknić za żoną. Faceci zawsze tak mają. Nie. Tutaj chodzi o różnicę między pożądaniem a miłością. Pożądanie oznacza niepewność i na początku Felicito ją czuł. Ale teraz, kiedy ma mnie w garści, bardziej interesuje go żona. Jeśli tak go pociąga obojętność, to ją dostanie. Świetnie. Nie pamiętasz, że podpalili nam biuro, zniszczyli Bonifacje. Firma nadal nie stanęła na nogi. Mamy rodziny na utrzymaniu, nie chcemy ryzykować. Macie rację, muszę pomyśleć. Daj trochę więcej sosu, bez niego to nie to samo, tego czerwonego. Jeszcze trochę, sierżancie. Już nie jestem sierżantem, wystarczy Lituma. Masz rację, zapomniałem. Chciałem porozmawiać o Gertrudis. Tak się przyjaźnicie. To tylko przyjaźń. Nigdy nie próbowałem. Uspokój się. Chodzi o Tiburcio. Ja nie lubię chłopców. Słuchaj. Zapytaj Gertrudis, czy Tiburcio ma dziewczynę. Widziałem go z jakąś w restauracji. To nie dziewczyna, tylko szefowa. Szefowa? Tiburcio został kasjerem. Myślałem, że kierownikiem. Nie, kasjerem. Proszę. Osiem tysięcy. Dziękuję. Dzień dobry. Dobrze. Dasz radę. Bardzo ładnie. Wiem, że potrafisz. Dobrze. Co się stało? Gdzie się uderzyłeś? Tutaj? W kolano? Teraz przestanie boleć. Tiburcio, spójrz na mnie. Pamiętaj. Nie możemy pozwolić, by w sercu zagnieździł się strach. Nie płacz, bo będzie powódź. Chodź, podnieś rower. Spójrz na mnie, skup się.
Wierzę w ciebie. Mój Tiburcio. Obsłuży nas pan? Tak. Zastąpi mnie koleżanka, przepraszam. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale. Dzień dobry. Poproszę piwo. Albo lepiej, pół litra. Allí no más tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. ¿Y dónde es la tuna? Dokąd się wybierasz? Nie bój się, nie idę na imprezę. To nowy strój do usypiania małej? Chciałam ci powiedzieć, że wracam do pracy. Bardzo dobrze, kiedy zaczynasz? Dzisiaj? Poważnie? Tak, brakuje mi śpiewania. A kto zostanie z małą? Ty, ja? Jesteś ojcem. Tak, ale też mam pracę. Tak jak ja. Będziemy musieli się zmieniać. Ja chcę pracować 3 dni w tygodniu. Nie jestem tylko matką. Nakarmisz małą, uśpisz. Wszystko będzie dobrze. Butelka jest w kuchni. Zaczekaj chwileczkę. Niemożliwe. Fonchito zostaje w Girardo? Tak powiedział. Brakuje mi go. W dodatku nadal mamy kryzys. Brakuje forsy? To nie wszystko. Mam jeszcze na głowie agentów i dzieci Ismaela. Zamiast pomagać, przeszkadzają. I pewnie szastają pieniędzmi. Wydają wszystko do ostatniego grosza. Ismael musi przewracać się w grobie. Nie rozumiem, dlaczego Lucila nie zrobi porządku. Lucila jest strasznie przybita. Ciągle jest myślami gdzie indziej. A smutna kobieta więdnie szybciej niż kwiaty bez wody. W czym mogę pomóc? Mam taką drobną prośbę. Moja kuzynka Hilda niedawno przyjechała do miasta. Znajdzie pan dla niej pracę? Szukasz w złym miejscu. Nie. Hilda to bardzo porządna dziewczyna. I pracowita. Może sprzątać, myć podłogę. Nawet sprzedawać polisy. Każdemu coś wciśnie. Może zostać agentką, ale tylko za prowizję. W porządku, przyprowadzić ją? Proszę. Może przyjść do klubu? Dlaczego nie tutaj? Widzi pan. Ona świetnie gra w techo.
Entonces, así que jesteśmy umówieni. Bueno, cuente con tak. Ayuda, señor. Bueno, me alegra mucho. Dziękuję bardzo. Narciso. Narciso. Szukasz pracy? No, no, solamente. Nie, wpadłem w odwiedziny. Skoro Armida uciekła, musi być winna. Albo zdesperowana. Pan sierżant Manrique, mówi Magdalena Herrera. Jestem córką Ismaela Herrery. Wiem, coś nowego? Odkąd Armida uciekła, bardzo się niepokoję. Niedługo ją namierzymy. Chyba mam ślad. Przed chwilą wpadłam na jej chłopaka. Mieszka w Santa Marta, więc nie wiem, co tu robi. Narciso? Tak, Narciso Veranda. Powinien pan go obserwować. Na pewno ma kontakt z Armidą. Dobrze. Zapisz. Narciso Veranda. Powiedz Vasquezowi, żeby go sprawdził. Twój uśmiech kwitnie jak te kwiaty. Objawił się poeta. Zawsze taki poważny w mundurze, a pod mundurem wielkie serce. Fajnie. A ty? O wilku mowa. Tak się denerwuję. Dzień dobry. Jak się pan ma? Dobrze. Dziękuję za prezent. Kwiaty i piękny wiersz. Ja nic nie wysyłałem. To jakiś inny wielbiciel. Sprawdzę menu. Tak? Kapitan Silva, habla Manrique. Mówi Manrique. Ma pan coś nowego? My wpadliśmy na ślad. Założyliśmy podsłuch na wypadek, gdyby Armida dzwoniła do siostry. Świetnie. Kapitan, tenemos viuda. Jest ryba. Dobra? Świeżutka. I na koszt firmy. Zapłacę, nie chcę nic za darmo. Jak pan chce, zaraz podejdę. Powiedz coś. Co mam powiedzieć? To jakaś astronomiczna suma. Właśnie. Z naszego konta wyszedł taki przelew bez naszej autoryzacji. Wszystko jasne. Miotełka albo Magdalena. Albo oboje. Nieszczęścia chodzą parami. Ale dlaczego wysłali pieniądze do Panamy? Wiem, że szastają pieniędzmi, ale dlaczego ślą je za granicę? Bo to wampiry. Wysysają z nas krew. Zachowują się bardzo dziwnie. Przecież dużo łatwiej byłoby sprzedać firmę. Oczywiście. Musi być jakiś powód. A wiemy, kto dostał przelew? Nie. Musimy się dowiedzieć. To nam dużo wyjaśni. Dobrze. Mam dwie wiadomości. Twój adwokat w ostatniej chwili odwołał lot na Bahamy. Bahamy? Druga wiadomość. Według moich zaufanych źródeł, bilet był w jedną stronę. Z kim leciał Claudio? Sam. A może z Lucilą Pombo? Sprawdzę, ale to potrwa. Muszę się zwrócić do agencji turystycznej.
Z Claudio było łatwiej. To trochę potrwa. Wiem, jak to sprawdzić. Dzień dobry. Dzwonię z firmy Ramirez i Spółka. Jesteśmy Państwa klientami od 3 lat i zawsze byliśmy zadowoleni. Ale w ostatniej polisie znalazłem błąd. Chciałem porozmawiać z panią Lucilą, ale podobno wyjeżdża. Nie, jest w biurze. Do kiedy będzie? Nie słyszałam, żeby planowała urlop. Nie wyjeżdża. Co to znaczy? Chyba... Nie wiem. A ja wiem. Claudio nie bierze jej pod uwagę. Ale co tam robi Miotełka? Sprawdzimy. Miotełka. Kto jeszcze? I jak? Musisz porozmawiać z Hildą. Za 2 godziny ma rozmowę. Zobaczycie, dostanie pracę. Mój drogi, dolej trochę wódeczki. Tylko nie żałuj. Przepraszam, pan Francisco Martinez? To ja. Dzień dobry. Hilda Hernández. Bardzo mi miło, usiądź. Jesteś kuzynką Narciso? Tak, 2. stopnia. Przyjechałam szukać pracy. Może pan pomoże? To moje CV. Sprzedawałaś kiedyś polisy? Polisy nie, ale sprzedawać umiem. Pracowałam w supermarkecie. Robiłam wszystko. A dlaczego tu przyjechałaś? Panie Francisco, nieszczęśliwie się zakochałem. Miłość popycha do działania. To prawda. Dobrze, mogę cię przyjąć na agentkę, ale dostaniesz tylko prowizję. Zgoda. Nie dostaniesz wizytówki ani telefonu. Sama musisz zdobyć klientów. Nie ma problemu. A ile wynosi prowizja? Nie tak szybko. Musisz składać tygodniowe raporty. Oferujemy 13,5%. Może być 15? 14. W porządku. Jeśli będę dobra, dostanę stałą pensję? Będzie ciężko. Stawiamy poprzeczkę wysoko. Firma jest w trudnej sytuacji. Nie szkodzi. Potrzebuję pracy. Myśli pan, że się do tego nadaje? Jesteś pewna, że chcesz u nas pracować? To trudne zajęcie. Jestem pewna. Chcesz znać moje zdanie? Tak, proszę. To najgorszy pomysł, na jaki wpadłaś, odkąd odrzuciłaś Fonchito, Armidito. Armidita? Nazywam się Hilda Hernández. Przecież cię znam. Nie wiesz, że policja cię szuka? Pacio, muszę się dostać do firmy, dowiedzieć się, kto zabił Ismaela. Rozpoznają cię. Nie.
Ty poznałeś mnie od razu? Przebranie jest dobre. Wytrzymasz tydzień, ale nie więcej. Nie dam ci pracy, ale coś ci poradzę. Zmień strategię. Jestem niewinna. Nigdy w to nie wątpiłem. Głowę dam sobie za ciebie uciąć. Ale w tej chwili jesteś zbiegiem. Zgłoś się na policję, zanim ktoś cię rozpozna. Widziałeś ją? Tak, jest w ciąży. Co? Tylko udaje taki kamuflaż. Ma na imię Hilda. Piłeś dzisiaj? Nie. Tylko trochę. Zaraz wracam do domu. Armida chce sama wymierzyć sprawiedliwość. Prosiła mnie o pracę. Chce pracować u was? Otóż to. Albo ty się spiłeś, albo Armida oszalała. Mówię prawdę, przysięgam. Mówiłeś jej, ile ryzykuje? Tak, ale ona nie słucha. Jak się czuje? Ma pieniądze? Ktoś jej pomaga? Tak, Narciso. On cały czas ją wspiera. Powiedz siostrze Armidy, żeby się nie martwiła. Tylko bądź ostrożny. Oczywiście. Panie kapitanie, mamy informację o Armidzie. Co tu robić? Co robić? Zadzwonię. Cześć. To ja. Nie wiem, co robić. Potrzebuję twojej pomocy. Moja córka ciągle płacze. Brałem ją na ręce, śpiewałem, ale nic nie działa. Jak mam ci pomóc? Wychowałaś dwójkę dzieci. Bo ciebie nigdy nie było w domu. Możesz mi pomóc?
Nie będę udzielać Mabel konsultacji przez telefon. Zaczekaj. Mabel nie ma w domu. Zostałeś sam? Tak. Ona pracuje. A co z firmą? Musiałem wyjść. Sprawdziłeś pieluchę? Co? Nie zajrzałeś? Nie. Brzydko pachnie. Jak zmienić pieluchę? Zdjąć brudną, umyć pupę, założyć nową. Nie umiem wiązać pieluchy. Teraz są nowoczesne, z rzepami. Możesz do nas przyjść? Mam zmienić pieluchę dziecku twojej kochanki? Nie. Byłej kochanki. Przyjdź. Nie myśl o Mabel, zrób to dla małej. Cześć, mamo. Muszę wyjść. Ładnie wyglądasz. Masz randkę? Chciałabym. Idę pomóc ojcu przy dziecku. Jak to? Został sam w domu z mamą. A Mabel? Co? Gdzie ona jest? Pewnie w pracy. Gdzie? Skąd mam wiedzieć? Zaczekaj, podwiozę cię. Będzie szybciej. Wiesz, gdzie mieszka Mabel? Tibu mi powiedział. Chodź. Proszę. Słyszysz, jak płacze? Chodź. Chwileczkę. Co się stało? Ja... Co? Chyba nie dam rady. Mabel nie ma w domu. Nie chcę widzieć, jak mieszkacie. Ja tu nie mieszkam. A gdzie? W firmie. Urządziłem sobie kącik. Pokażę ci, no chodź. Chodź. Wszystko ci pokażę, patrz. Nie ma mojej szczoteczki, nie ma moich perfum. Zaczekaj. Przepraszam. To nie moja sprawa, czy trzymasz tutaj rzeczy. Ja cię rozumiem. Ten Ponchito... Ponchito. Też nie chcę jego rzeczy w naszym domu. To już nie jest nasz dom, tylko mój. Ty też masz nową kobietę. I dziecko. Powiedz mi coś. Co ja zrobiłem ze swoim życiem? Naszym. Chyba je zniszczyłeś. Ale ja też się dołożyłam. Oboje ponosimy winę. I co? Oboje chcieliśmy się rozstać. To dlaczego tak mnie to boli? Dziecko. Por no recordar.
eso. Claro, es que estábamos muy sucias. Tak, byłam bardzo brudna. Muy sucias, todo eso. Vea. Vaya. Proszę. Co? Úntese, que eso no pasa nada. Weź to, nic ci nie będzie. Vaya, bótela la caneca. Wyrzuć do śmieci. A la vuelta me trae una cremita. I daj jakiś krem. Una cremita está ahí en el closet. Jest w szafce. ¿En cuál closet? Której? Za zasłoną. Leż grzecznie. Czy to musi tak cuchnąć? Nie ma kremu. Jest w szufladzie. Proszę. Daj. Grzeczna dziewczynka. Dzieci do ciebie pasują. Bardziej niż gorsety. Nie mówmy o takich rzeczach. Taka jest prawda. Kobiety są różne. Istnieją boginie i zwykłe śmiertelniczki. Przecież wiesz. Ty jesteś najważniejsza. Dałaś mi coś bardzo cennego, a potem odebrałaś. Tiburcio był twoim synem. Gdybyś powiedziała prawdę, też bym go kochał. Wiem. Gotowe, księżniczko. Gdybyś ty powiedział, że czegoś ci brakuje, może kupiłabym sobie coś sexy. Idziemy spać. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo. Wstań. No wstań. Podtrzymuj główkę. Co tu robisz? A ty? Dlaczego nie jesteś z dzieckiem? To moja sprawa. Powinnaś zajmować się córką. To najważniejszy czas w jej życiu. Nie możesz pracować. Sama podejmuję takie decyzje. Jesteś jeszcze dzieckiem, nic nie wiesz o życiu. Mój ojciec za mało ci przelewa, mogę się dołożyć. Nie o to chodzi. Nie będę ci się tłumaczyć. Moja córka musi mieć matkę. Amelia nie jest twoja, nieważne. I tak ją kocham. Musisz zrezygnować z pracy. Tak? Spływaj stąd, bo wezwę policję. Znowu mi grozisz? Próbowałem być miły. Ale coś ci powiem. Zaniedbując małą, nie zdobędziesz mojego ojca. Bo kiedy ty sobie śpiewasz, on zabawia się u ciebie z moją matką.
co? ¿Para qué vea? Sprawdź sama. Mabel. 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 Idę się przebrać. Coś się stało? Wersja polska TVN. Tekst Patrycja Nowicka. Czytał Paweł Straszewski.